Po wybuchu II wojny światowej na Suwalszczyźnie nie doszło do większych walk. W końcu września do miasta wkroczyły wojska sowieckie, a kilkanaście dni później Suwałki przejęli Niemcy. Przez całą wojnę trwały aresztowania i prześladowania mieszkańców, a jako pierwszych represje dotknęły Żydów. Od początku okupacji Suwalczanie przystąpili jednak do konspiracji i walki z wrogiem. W październiku 1944 roku Suwałki zajęła Armia Czerwona. Niestety, nie dla wszystkich było to wyzwolenie.